Krzysztof Malinowski, trener Motoru Lubawa. No panie trenerze, jakbyśmy tu ocenili ten taki mecz sparingowy z KIK Wikielec? Myślę, że najlepsza nasza gra w okresie przygotowawczym. Z drugiej strony i rywal najlepszy z najwyższej półki, jeśli chodzi tutaj o tą naszą półkę czwartoligową. Myślę, że mecz stał na bardzo wyrównanym poziomie, ale też na bardzo wysokim poziomie. Drużyny stworzyły, myślę, po 3-4 idealne sytuacje. Może to nie jest jeszcze ten moment, żeby te sytuacje wykorzystywać, chociaż miałem delikatne pretensje do chłopaków, bo z Wikielcem nie wykorzystując takich sytuacji nie wygrywa się po prostu meczów i o tym wiemy. Tym na ten moment się od Wikielca różnimy, że gramy równie dobrze w piłkę, tylko to Wikielec wygrywa, ma te szczęście, idzie cały czas do przodu, bo obojętnie jak gra, to te mecze wygrywa. Tego musimy się nauczyć i bardzo bym chciał, żeby w lidze, żebyśmy ten mecz zdobyli jedną bramkę więcej i wtedy na pewno będziemy wszyscy zadowoleni. No, myślę, że remis to był w możliwościach Motoru. Tak jak powiedziałem, bardzo wyrównany mecz, mogła tutaj każda z drużyn wygrać tą jedną bramką, również mógł być remis. Cieszy to, że naprawdę zagraliśmy super mecz i schodząc nawet z boiska po stronie ludzie chwalą, że ten Motor wcale tak się źle nie ma. Ja zaręczam, nie ma się źle, będzie miał się naprawdę dobrze. No właśnie, nie ma się źle, panie trenerze, jak sytuacja, wiadomo, z finansami troszeczkę było tak no, kiepsko, mieliście taką piękną imprezę, troszeczkę ludzie wspomogli, jak ta sytuacja teraz, czy jakieś nowe tam kroki są od władzy miasta, czy na razie taka stagnacja? Powiem w ten sposób, naprawdę ja jako trener mam już dosyć pytań o tą naszą sytuację. Jestem też członkiem zarządu, ale dzisiaj jestem jako trener i chciałbym się tylko na tej pracy skupić. Nie chciałbym mówić, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Uznam, że nie było tematu, rozmawiajmy tylko na tematy piłkarskie, a dwie drużyny dzisiaj pokazały, że w tym województwie również są dobrzy zawodnicy. Należy trzymać się kciuki, by Motor cały czas był na mapie piłkarskiej, no i żeby was minęły szybko te problemy finansowe. Tak, tak. Już na tym turnieju wszyscy śpiewali Motor nigdy nie zginie. Jeszcze raz z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim zespołom, które zaszczyciły nas swoją obecnością i pomogły. Pokazujemy, że my w tych trudnych chwilach jesteśmy razem, mimo tego, że na boisku rywalizujemy. Także to na pewno cieszy i pokazuje ludziom, jaka ta piłka jest piękna i ona ma łączyć, a nie dzielić, jak to pięknie mówi.